Hej, siemanko moi drodzy, z tej strony Handy, dobry wieczór, dzień dobry, jakkolwiek by to nie nazwać, jest 3:20 w nocy, moi drodzy, 3:20 w nocy, ale muszę ten filmik zrobić, bo czy coś wam tutaj nie pasuje w tym kantestajku na ten moment? Chyba już wiecie, co? Przypatrzcie się na stare rangi, moi drodzy, bo one znikają, także napatrzcie się teraz dobrze na te rangi, bo ich już nie ma, słuchajcie. No właśnie, mamy update. Nowy update w Counter-Strike'u. Update, który wprowadził przede wszystkim to, że zniknęła operacja Hydra. Pojawiły się nowe rangi do Counter-Strike'a. I oto właśnie te rangi. Tak teraz wygląda Silver 1, Silver 2, 3, 4 i tak dalej, i tak dalej. Tak wyglądają goldziki. Tak wyglądają kałaszki, kałach w laurach, MGE, szeryf, bardzo ładny, z Lechem doszliśmy do wniosku, że bardzo ładny szeryf. Tak wyglądają orzełki, Supreme i Global Elita. Idzie nowe, idzie powiew nowości, moi drodzy. To jest jedna ze zmian oczywiście, bo to jeszcze nie wszystko. Podejrzewam z Lechem, że skoro tak wygląda w tym momencie, wyglądają nowe rangi, tak jak popatrzycie do tego menu, one nie pasują ni cholery, nie? No nie pasują te rangi za cholerę. W związku z czym jest podejrzenie, że za chwilę zmieni się też wygląd CS-a prawdopodobnie na coś takiego. Co sądzicie o czymś takim? Wygląda to bardzo interesująco według mnie. Na razie to wygląda właśnie tak. Moi drodzy, co się zmieniło? Bo tak, operacji Hydra już nie mamy. Został dodany w ogóle nowy tryb Play with Friends Wingman po operacji, czyli to zostało. Możecie sobie grać 2-2. To jest nowość. Natomiast jak sobie wybierzecie opcję gry, to w meczach turniejowych są też zmiany. Popatrzcie. Tylko te mapy są dostępne w meczach turniejowych. Poza główną mapą, poza głównymi mapami turniejowymi jest DAS 2, kanały Office i Agency. Nie ma nic więcej, moi drodzy. To jest kolejna niespodzianka. No po prostu zmiany, 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 jeszcze raz zmiany. Jestem bardzo ciekaw, jak wy te zmiany będziecie odnajdywać. A, i jest, słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Są gry wojenne na 12 graczy, tak w ogóle jeszcze. Z tego co widzę. I jeszcze, moi drodzy, jest jedna bardzo ważna rzecz. Konto Prime. W tym momencie został wprowadzony tak zwany współczynnik zaufania. No i tutaj jest jazda, bo ten współczynnik zaufania będzie brać pod uwagę nie tylko to, że dobiera wam ludzi z Prime'a, ale też liczbę godzin, którą przebyliście w CS-ie. Będzie wam brać pod uwagę też taki współczynnik jak liczbę godzin, którą spędzacie na Steamie, jakie gry posiadacie na Steamie, ile gracie w pozostałe gry i jakie to są gry. Jak często zgłaszacie cheaterów w Counter-Strike'u i tego typu czynniki, na ich podstawie będzie wam dobierać przeciwników tak, żeby to byli najbardziej zbliżeni waszemu profilowi gracza. To jest coś zupełnie nowego, jestem bardzo ciekawy, jak te matchmakingi będą dobierane tak naprawdę. Wszystko to przed nami, jestem bardzo mega ciekaw waszych opinii, dlatego ten filmik wrzucam właśnie w nocy. Dajcie znać w komentarzu, jak chcecie więcej, to standardowo łapeczka, subik, dzwoneczek i widzimy się na live'ach, będziemy testować te wszystkie nowości. Także trzymajcie się, do zobaczenia, papatki. Miłego dnia, jak to pewnie oglądacie już. Cześć!